rozdajemy ulotki, szukamy nowych oszukanych, którzy o tym jeszcze nie wiedzą. Zostaliśmy oszukani w banku, przyszliśmy po lokaty na 3-6 miesięcy, a bank wcisnął nam ubezpieczenia na życie. Oczywiście byliśmy tego nieświadomi, pracownicy byli specjalnie szkoleni, została wobec nas użyta po prostu manipulacja socjotechniczna. Ja mam już od grudnia, że bank odda mi po reklamacji moje 100% wpłaconych pieniędzy i cały czas wleka. Po prostu przeciągają, dosyć ci, co mają małe pieniądze, odzyskują pieniądze, ci, co mają trochę większe, to po prostu nie odzyskują tych pieniędzy. No, tylko jedynie mieliśmy dosyć mocną grupę, było tam ponad 30 osób, panie Józefie, ponad 30 osób. W styczniu przyszedł pan dyrektor regionalny i powiedział, że z nami się z nimi wszystkimi rozliczy i odda nam pieniądze. No czym moim zdaniem przyznał się do winy, że zostaliśmy oszukani. Po czym oddał osobom, nie wszystkim. Ile osób zostało, panie Józefie, które nie dostały pieniędzy? Około 10 osób zostało, tych, którzy nie dostali pieniędzy. No i po prostu bank sobie nie wzywa do Przeszczecina, żebym przyjeżdżała ekstra odebrać pieniądze. Jak czytam tą ugodę, oni chcą, żebyśmy podpisali, że my o tym nikomu nie powiemy, co się stało w banku. Chcą od nas kar pieniężnych za to, że jeżeli komuś ujawnimy, co się stało w banku. Także dają nam do podpisania rzeczy, których my po prostu nie możemy podpisać, bo jeżeli podpiszemy, to po prostu na siebie jakby już nie wiadomo, co robimy. Że znowu zostaniemy oszukani przez ten bank. Pakowali nas na 10 lat, jeżeli my po prostu te pieniądze wybierzemy nieświadomie, jeżeli te pieniądze wybierzemy przed 10 laty, to tracimy prawie 90% naszych wpłaconych pieniędzy. Wiedzieli nam, że bez problemów możemy pieniądze odebrać po pół roku, a przychodzimy i jesteśmy wszyscy w szoku. Ja dowiedziałam się od kolegi, że został oszukany i ja przyszłam do banku i też stwierdziłam, że zostałam oszukana. Myślałam, że mam tylko lokatę. Każdy z nas. Każdy z nas. Jakie pieniądze jeszcze zainwestowali? Ja dosyć duże, wolałabym nie mówić tu o kwotach. Mhm. Także no, to są dosyć duże pieniądze. I teraz niech pan poprosi sytuację pani, która ma 15 lat wpłacać pieniądze do tego banku i nie mieć niczego. Znaczy, także pani... nabierają osoby starsze, korzystają z tego, że ktoś jest nie... Ja włożyłam dorobek całego życia i sądziłam, że jak będę starszą osobą, że nie będę ich ułomną, że po prostu dzieci tutaj nie mieszkają w Świnoujściu. Sądziłam, że będę miała na opiekę i ułożyłam właśnie na lokatę. Że ja tych pieniążków nie mogę wyciągnąć do 10 lat, a ja mam 72 lata, jestem schorowana, mam wszczepiony rozrusznik i nie wiadomo, czy jeszcze rok pożyję, bo cały czas na lekach jestem. Z tego wszystkiego dostałam depresję i nie mogę ani złotówki wyjąć. My tu stoimy często, jak tylko mamy czas. Co prawda ja się rozchorowałam, ja panią Bogu się poznałam w szpitalu. Leżąc w szpitalu, dzwonili do mnie ludzie, którzy byli akurat na pikiecie w Szczecinie. Gdzie dyrektor obiecał właśnie i pani Bogusia usłyszała, co ja rozmawiam, no i ratunku, pomóż. I pomaga nam tutaj bardzo aktywnie pani rzecznik miejskich konsumentów. Co prawda jest tak, że to trwa dosyć długo, z rok czasu, ale ludzie dostają negatywne reklamacje i czwarta czy piąta, ale szczególnie jak my się tak grupowo tu pokazujemy, bo nam mówią, że to jest pomyłka, że my wiedzieliśmy, co my robimy. Nie dostałam żadnej umowy do podpisania, nie zostały podane w ogóle żadne warunki. Ja przyszłam i powiedziałam, że chcę lokatę, nie chcę żadnych funduszy, żadnych obligacji, niczego. Powiedziałam, że chcę lokatę jasno i wyraźnie. Przychodziłam tu 3 razy, po czym za 4. razem przyszedł podpisać to mąż, no i ja myślałam, że rzeczywiście mam lokatę. Przyszłam po pół roku i się okazało, że mam to, co mam, tak? A pracownik jest, bo znikały te panie pracownice, które tu pracowały. A ci mówią, że no my przy tych rozmowach nie byliśmy i każdemu z nas mówią to samo. Pani dzwoniła cały czas do domu, proponowała właśnie dobre lokaty. I ja się poczuję, już była ze mną tak zużyta po prostu, że opowiadała o swoich sprawach, że mama chora, że tak. Ja jej też się zwierzyłam, że jestem chora, starsza osoba, chciałabym ulokować pieniążki właśnie, żeby na starość po prostu mieć na opiekę pieniążki. I ja powiedziałam, proszę pani, w żadne akcje, w żadne obligacje nie wchodzę. Tylko, a ona mówi, gdzież tam, proszę pani, u nas żadnych akcji nie ma, w ogóle nie ma. I okazało się, że pani Bogusia ma ubezpieczenie i że ja wszystko, nic nie mam na koncie. Wszystkie 3 lokaty mam właśnie. I po prostu nie jest tylko Świnoujście, jest cała Polska, dokładnie. Aha. My mamy swoją specjalną stronę na tym wyrobienik ze Świnoujścia, tam się ludzie wpisują. To prawda, tak jak mówię, była ta grupa taka bardzo silnie działająca i nam rozbili tą grupę. Teraz jest nas mało, ale już jest koło 10 osób. W jaki sposób rozbili? No, czyli tym, co mieli mniejsze pieniążki. Dali. Tak, i podpisali porozumienie.
że on nikim o tym nie powiedział, nikomu. Zrobił mi przesłuchanie jak na policji, dlaczego rozmawiałem z pracownikami poza terenem i w ogóle była sytuacja taka, że nie podpisałem tego porozumienia, bo było tak skonstruowane, że nie do podpisania. Wszystkie pracownice, które tu pracowały, są teraz na zwolnieniach lekarskich, bo klienci biegają za nimi po prostu. To jest małe miasteczko Świnoujście. My przecież wiemy, gdzie kto mieszka i każdy, jak się dowiedział, że został oszukany, to najpierw biegnie się wyjaśnić, czy to jest jakieś nieporozumienie, czy coś. Czy pani nas źle zrozumiała? Proszę, byśmy chcieliśmy coś innego. I te panie wszystkie poznikały z tego banku. Ja czasami wchodzę zwyczajnie do banku i mówię, dzień dobry, zostałam tu oszukana w tym banku. Czy ktoś by chciał ze mną porozmawiać? Krzyczą na mnie bardzo, że mam siedzieć cicho. Ja mówię, że nie będę siedziała cicho, bo zostałam to już oszukana i po prostu i będę o tym mówiła wszystkim, nikt mi nie zamknie ust. I po prostu rozdaję ulotki. Każdy z nas. Jakie pieniądze jeszcze zainwestowali? Ja dosyć duże, wolałabym nie mówić tu o kwotach. Mhm. Także no, to są dosyć duże pieniądze. I teraz niech pan poprosi sytuację pani, która ma 15 lat wpłacać pieniądze do tego banku i nie mieć niczego. Znaczy, także pani... nabierają osoby starsze, korzystają z tego, że ktoś jest nie... Ja włożyłam dorobek całego życia i sądziłam, że jak będę starszą osobą, to nie będę ułomną, że po prostu dzieci tutaj nie mieszkają w Świnoujściu. Sądziłam, że będę miała na opiekę i ułożyłam właśnie na lokatę. Powiedzieliśmy, że na lokatę, a okazuje się, że ja tych pieniążków nie mogę wyciągnąć do 10 lat. A ja mam 72 lata, jestem schorowana, mam wszczepiony rozrusznik i nie wiadomo, czy jeszcze rok pożyję, bo cały czas na lekach jestem. Z tego wszystkiego dostałam depresji i nie mogę ani złotówki wyjąć. My tu stoimy często, jak tylko mamy czas. Co prawda ja się rozchorowałam, ja panią Bogusię poznałam w szpitalu. Leżąc w szpitalu, dzwonili do mnie ludzie, którzy byli akurat na pikiecie w Szczecinie, i gdzie dyrektor obiecał właśnie, i pani Bogusia usłyszała, co ja rozmawiam, no i raz pomóż. I pomaga nam tutaj bardzo aktywnie pani rzecznik miejskich konsumentów. Co prawda jest tak, że to trwa dosyć długo, z rok czasu, ale ludzie dostają negatywne reklamacje. Czwarta czy piąta, ale szczególnie jak my się tak grupowo tu pokazujemy, bo nam mówią, że to jest pomyłka, że my wiedzieliśmy, co my robimy. Nie dostałam żadnej umowy do podpisania, nie zostały podane w ogóle żadne warunki. Ja przyszłam i powiedziałam, że chcę lokatę, nie chcę żadnych funduszy, żadnych obligacji, niczego. Powiedziałam, że chcę lokatę jasno i wyraźnie. Przychodziłam tu 3 razy, po czym za 4. razem przyszedł podpisać to mąż, no i ja myślałam, że rzeczywiście mam lokatę. Przyszłam po 5 roku i się okazało, że mam to, co mam, tak? A pracownik... Około 10 osób zostało tych, którzy nie dostali pieniędzy. No i po prostu bank sobie nie wzywa do Szczecina, żebym przyjeżdżała ekstra, odebrać pieniądze. Jak czytam tą ugodę, oni chcą, żebyśmy podpisali, że my o tym nikomu nie powiemy, co się stało w banku. Chcą od nas kar pieniężnych za to, że jeżeli komuś ujawnimy, co się stało w banku. To była wartość podpisania. Także dają nam do podpisania rzeczy, których my po prostu nie możemy podpisać, bo jeżeli podpiszemy, to po prostu na siebie jakby już nie wiadomo. Nas na 10 lat, jeżeli my po prostu te pieniądze wybierzemy nieświadomie, jeżeli te pieniądze wybierzemy przed 10 laty, to tracimy prawie 90% naszych wpłaconych pieniędzy. Wiedzieli nam, że bez problemów możemy pieniądze odebrać po 5 roku, a przychodzimy i jesteśmy wszyscy w szoku. Ja dowiedziałam się od kolegi, że został oszukany i ja przyszłam do banku i też stwierdziłam, że zostałam oszukana. Myślałam, że mam tylko lokal i poznikały te panie pracownice, które tu pracowały. A ci mówią, że no, my przy tych rozmowach nie byliśmy i każdemu z nas mówił to samo. Dzwoniła cały czas do domu, proponowała właśnie dobre lokaty. I ja się poczuję, już była ze mną tak zużyta po prostu, że opowiadała o swoich sprawach, że mama chora, że tak. Ja jej też się zwierzyłam, że jestem chora, starsza osoba, chciałabym ulokować pieniążki właśnie, żeby na starość po prostu mieć na opiekę pieniążki. I ja powiedziałam, proszę pani, w żadne akcje, w żadne obligacje nie wchodzę. Tylko, a ona mówi, gdzież tam, proszę pani, u nas żadnych akcji nie ma, w ogóle nie ma. I okazało się, że pani Bogusia ma ubezpieczenie i w ja wszystko, nic nie mam na koncie. Wszystkie 3 lokaty mam właśnie. I po prostu nie jest tylko Świnoujście. Rozdajemy ulotki, szukamy nowych oszukanych, którzy o tym jeszcze nie wiedzą. Zostaliśmy oszukani w banku, przyszliśmy po lokaty na 3-6 miesięcy, a bank wciska.
kupną nam ubezpieczenia na życie. Oczywiście byliśmy tego nieświadomi. Pracownicy byli specjalnie szkoleni, została wobec nas użyta po prostu manipulacja socjotechniczna. Ja mam już od grudnia, że bank odda mi po reklamacji moje 100% wpłaconych pieniędzy i cały czas wleka. Po prostu przeciągają. Dosyć ci, co mają małe pieniądze, odzyskują pieniądze, ci, co mają trochę większe, to po prostu nie odzyskują tych pieniędzy. No, tylko jedynie mieliśmy dosyć mocną grupę, było tam ponad 30 osób, panie Józefie, ponad 30 osób. W styczniu przyszedł pan dyrektor regionalny i powiedział, że z nami się z nimi wszystkimi rozliczy i odda nam pieniądze. No czym moim zdaniem przyznał się do winy, że zostaliśmy oszukani. Po czym oddał osobom, nie wszystkim. Ile osób dostało, panie Józefie, które nie dostało pieniędzy?